niebieski, polonez i za nim syrena. Proszę zwrócić uwagę, szybkość przekroczona, namieście go, namieście go. W 1946 powołana zostaje do życia Ochotnicza Rezerwa Milicji. Tysiące robotników i chłopów ofiarowują społecznie swój czas i energię w walce o zabezpieczenie mienia i porządku publicznego. Cyrankiewicz wydał dekret o ORMO powołaniu w lutym, także w 1946 roku. No i wtedy z różnych zakładów mieliśmy grupy takie i magazyny swoje, prawda, ćwiczenia to chętnie wszyscy chodzili. W samej nazwie Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej była zawarta rola usługowa i pomocnicza. ORMO miało wspomagać milicję, jak wtedy mówiono, w umacnianiu, utrwalaniu władzy ludowej. Wrogów było dużo i rola ORMO polegała przede wszystkim na tym, że w pewnych sytuacjach organizacja ta wyręczała milicję i więcej funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej mogło się aktywnie włączać w zwalczanie, jak mówiono, band reakcyjnego podziemia. 49. O, broń była w magazynach, jak na strzelnicę, jak na defiladę, no i na te punkty wyborcze, no to wtedy się dawało broń. Się jeździło tam w Siedleckie, później w Lubelskie, tu w Kieleckie i tu Grawa Mazowiecka, o, jak tam te torfowiska, bo tam uciekli w torfowiska, żeśmy tam ich musieli ganiać i to wtedy się wyłapało, to bandziory takie. To się jeździło tam właśnie samochodami, od razu więcej się otaczało i to się przeważnie się taką grupę likwidowało. No. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej była rodzajem w praktyce partyjnej bojówki. Była to przybudówka najpierw Polskiej Partii Robotniczej, a od 1948 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Stopień, jak mówiono, upartyjnienia był tam bardzo wysoki. To było 48-9. No bo sądzili mnie, że zabiłem ORMO-wca. Bo ja mu w twierdzo spuściłem i karabin mu potupy. Na łbę siedziałem 3,5 miesiąca, a siedem we więźniu. Ojciec siedział, brat siedział. Jak poborca dawniej krowy, co nieraz zabierał rolnikom, to było, no. Ale to tak, ORMO-wcowi wolno było zabierać krowy po wojnie? Poborca przyszedł, krowę zabierał, to i on, a miał 500 zł za to, za zabranie krowy. Za dnia i późnym wieczorem ORMO czuwa. Kto by nie lubił jeszcze będąc młody z bronią chodzić? Nie ma chyba takiego, chyba że do jakiejś sekty należy czy coś. A ja tym bardziej będąc w organizacji paramilitarnej, więc wiedziałem, kiedy wstąpiwałem dobrowolnie, bez jakiegośkolwiek przymusu, że będę reprezentował. Jak potrzeba, to muszę pójść. Ja jeździłem cały czas motorem, bo jestem zwolennikiem motoru. Niejednokrotnie, powiedzmy, jadąc do domu czy coś, to obserwowało się, powiedzmy, zachowanie tego elementu, bo ten element miejscowy się tu zna. No to jest mała mieścina, to nie jest Warszawa, czy powiedzmy gdzieś, nie? No i niejednokrotnie tam ciągali rower, czy jechał, czy coś takiego, nie? Bo to była normalnie taka kradzież. No to zadzwoniło się, ty uważaj, bo tam ten rower tam ukradł, czy coś takiego, bo tam jedzie i coś takiego. Traktowano ich jak takich tępych osiłków, czy raczej nawet gorzej, facetów, którym wydaje się, że są osiłkami. W rzeczywistości była to, powiedziałbym, żałosna karykatura policji, ale pamiętam, że potrafiła też być bolesna. W końcu w 1968 roku wielu ludziom młodym, wielu studentom, demonstrantom pałkami miłość do demokracji wybijali właśnie ORMO-wcy.
Ja byłem z ormowcami normalnie. Widziałem to. I nie było tak, jakby w ogóle nie było żadnego lania, żadnego niczego, jak mówili, że pałkami. Żeby nie rzucali kamieniami, łomami, blachami, różnymi prętami, to by nikt na nich ręki nie podniósł. No. Mniej wiadomo, że o tym, że również w innych miastach ormowcy bardzo wtedy ciężko pracowali pałkami. Uczestniczyli na przykład w rozpędzaniu studenckiego wiecu w Łodzi przed gmachem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Brali udział w rozpędzaniu robotniczej demonstracji w Gdańsku, mówię celowo robotniczej, ponieważ była to demonstracja poparcia, także między innymi wielu stoczniowców dla studentów Politechniki Gdańskiej i innych szkół wyższych. Tak na co dzień dla Orwo to nie było działania z wrogiem klasowym. Wróg klasowy to był wyżej. No. Tam był wróg klasowy, w Komitecie Centralnym w Warszawie to mogło być. Jeszcze Mozart powinien wymienić, byłoby i wtedy byłoby dobrze. Czy sekretarze wiedzieli o tym, że jest podziemie, bo jak ja Łukaszewiczowi Jurkowi akurat go spotkałem na woli i z kolegą mówię, słuchaj, jak zobaczy to, po co, dlaczego pozwalacie na to, żeby takie rozróbki były, w ogóle to jest niepotrzebne, a niech Zachód wie, że w Polsce jest opozycja. Ja mówię, no to zobacz, bokiem ci ta opozycja wyjdzie. O. I się chłopak zastrzelił w łazience. Tak mu wyszła ta opozycja dobrze. O. 1000 nowych członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej złożyło ubiegłej niedzieli uroczyste ślubowanie pod pomnikiem Nike. Strzec porządku w mieście, spokoju jego obywateli, tępić przestępców, strzec zdobyczy socjalizmu, poświęcić dla społecznej służby swe zdrowia, w razie konieczności życie. Oto słowa przysięgi warszawskich ormowców. Jest ich w stolicy 10 tysięcy, w tym 500 kobiet. Mają wiele sukcesów. W ubiegłym roku przyczynili się do schwytania blisko 400 przestępców. Spotkać ich można wszędzie. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej to dobrowolna organizacja ludzi pracy. Poświęcają nam, warszawiakom, swój wolny czas. Dzięki nim żyje się w naszym mieście spokojniej i bezpieczniej. Ci ludzie dzisiaj bardzo rzadko chcą mówić i potrafią mówić. Albo opowiadają takie jakieś dość fantastyczne historie, albo po prostu zasłaniają się brakiem pamięci. ORMO to była taka instytucja, że po prostu dbała o bezpieczeństwo dziewczyny, chłopaka. Chłopak, który poszedł na przykład na randkę z dziewczyną, a oni zawsze byli gdzieś w pobliżu. I oni dbali o nich, żeby oni mogli na przykład się pocałować na ławce, żeby oni mogli posiedzieć na ławce. Od tego było ORMO. Tak? Dobrze, no. No i bardzo dobrze, no. Porządek musi być, nie? No jasne. No a ja. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy z patrolu ORMO. Ma Pan taki ładny towar. Czy pochodzenie jego jest prawidłowe? I pamięta Pan ORMO jeszcze? Andrzej! Chciałem wstąpić do policji. Zostałem odrzucony ze względu na skrzywioną komorę nosa. I byłem normalnie rozczarowany. I potem zacząłem działalność tą, jaką zacząłem w ORMO. Na śmietniku walały się takie różne kartoteki i tak patrzę, kartoteki ormowców, wyrzucone po prostu. No i tak patrzę po nazwiskach, jedno nazwisko tak mnie zaintrygowało. Okazuje się, że to było nazwisko dyrektora szpitala, który należał do ORMO, ale śmieszne to jest, że on kiedyś był księdzem, nie? Poznał dziewczynę, się ożenił, rzucił sukmanę, a potem wstąpił do ORMO. Dlatego mówię tak, te wspomnienia ORMO
dla mnie są śmieszne, nie? Że to, żeby utrzymać się przy władzy, mieć karierę, no to, to się wstępowało gdzieś tam, powiedzmy. Byli tacy, na których miano tak zwanego haka, to znaczy ludzie, którzy na przykład prowadzili pojazd po pijanemu, którzy dopuścili się jakichś malwersacji, jakichś wykroczeń, czy po prostu przestępstw, których można było w ten sposób trzymać, ale ci nie byli cenni. Najcenniejsi byli ci twardzi, ci ideowi, którzy gotowi byli socjalizmu bronić jak niepodległości, nie w 81, ale w 51, w 61, właściwie w każdym momencie istnienia Polski Ludowej. Jako inspektor ruchu drogowego miałem lizaka, miałem normalnie zatrzymanie dowodów rejestracyjnych, bo mam do dziś. I jeszcze miałem taką odznakę, mogłem się przedstawiać jako inspektor ruchu drogowego. No i czapka. Baczność! Na prawo patrz! Obywatelu komendancie, melduję, że ormowcy zgrupowani na obozie szkoleniowym w Workach gotowi są do zajęć. Stan 135, obecni wszyscy. Staraniem Wojewódzkiej Rady Ormo w ośrodku Łódzkiej Organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej w Workach koło Gorzowa zorganizowano obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla najaktywniejszych ormowców. Wiele czasu poświęcano na wykłady z dziedziny prawa karnego i cywilnego, ale przede wszystkim przykładano wagę do zajęć praktycznych. Po zajęciach czas na wypoczynek. Weźmie czy nie weźmie? Warta to rybodajna rzeka. Jednak obywatele ormowcy stwierdzili, że łatwiej im idzie z mandatami. Dużo ludzi było przeciwko nam. To było... Przede wszystkim lumpy z knajpy, jak tutaj była knajpa, kawiarnia. Oni nas nie lubili, nie powiem co. Idzie, aha, to już będzie patrzył, już będzie wiedział. Oni się bali się dyscypliny, a to było najważniejsze.